Panie premierze, jak Chiny nie tego, to będzie. Jak pan ocenia w ogóle tutaj zakład OMAK? Zakład z historią, ale także zakład z teraźniejszością i przyszłością, bo imponuje jak na tą wielkość zakładu, skala inwestycji. Cieszę się, że są także w tym pieniądze unijne. Moją osobistą troską jest to, żeby w tym rekordowym torcie do podziału w latach 2015-2020 było co najmniej 85% udziału firm małych i średnich polskiego kapitału. Dlaczego? Dlatego, że mamy mało firm globalnych, mamy firmy przede wszystkim, ma 1,5 miliona przedsiębiorstw, mamy, z czego 1,2 miliona często to jest samozatrudnienie albo firmy usługowe, czyli tak naprawdę te 67% polskiego PKB tworzą firmy 20, 30, 40, 80, 140 osób, tak jak w tym przypadku, ale co cieszy, widać rozwój, są już plany inwestycyjne. Widać nie tylko historyczne tokarki, frezarki, które widziałem w moim zespole szkół elektryczno-mechanicznych, z których nie wolno rezygnować, bo one na przykład powinny służyć też do nauki młodej kadry, ale widać nowej generacji automaty, a przede wszystkim świetna jakość, bo dzisiaj jak się dostarcza do nowoczesnego górnictwa, jak się dostarcza do nowoczesnego przemysłu motoryzacyjnego, to ani jednej odkłówki albo odlewka nie można zmarnować i to musi być na bardzo profesjonalnym poziomie. Dlatego cieszę się, że wśród odbiorców tych produktów są liderzy światowego i europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, bo to dobrze rokuje, ale jednocześnie nie ma tak lekko, rynek jest nieprzewidywalny. Cieszę się, że to jest zespół szkół, który kształci dobre kadry, z którego polska miejscowa przedsiębiorczość może korzystać, a w tym będzie w odbudowie szkolnictwa zawodowego, będzie także wsparcie Ministerstwa Gospodarki. To jest jeden z naszych priorytetów, bo Europie do roku 2030 będzie brakować 19,5 miliona inżynierów i techników. Już dzisiaj w wielu miejscach kraju widzimy, że jest to jedna z bardziej bolesnych barier, stąd cieszę się, że wreszcie jest moda na szkoły techniczne, że był bardzo udany nabór po tegorocznej maturze na Politechniki, że odbudowuje się szkolenie także to zawodowe, dualne, bezpośrednio w przedsiębiorstwach. Także prezes miejscowej firmy, z czego się cieszę, udostępnia swoje miejsca, także swoją technikę na staże, na praktyki, bo to jest kapitalna okazja, żeby przygotować młode pokolenie do funkcjonowania na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. No i teraz czas powiększać zatrudnienie, skalę produkcji, bo ten, kto się nie rozwija, ten się cofa. Za chwilę wejdziemy w negocjacje 10. rundy TTIP-u, partnerskiego tej nowej megastrefy gospodarczej. Nie wiem jeszcze, jakie będzie na koniec polskie zdanie, jak poznamy wyniki tej rundy, ale wiem jedno, że ci, którzy nie ścigają się ze światem, ci, którzy nie poprawiają swojej konkurencji, będą przegrywać. Dlatego też cieszmy się i poznajmy tego typu firmy, bo w nich kształci się to, co jest szczególnie cenne, technologiczna, przemysłowa konkurencja. No i pamiętajmy o tym, że w tej chwili mamy w Polsce 22% udziału przemysłu w PKB. Już jest przesądzone, że w roku 2020 będziemy mieli 25%, a więc będziemy w elicie, bo Polska nie tylko mówi na spotkaniach europejskich językiem polskiego i europejskiego przemysłu, ale przede wszystkim ten przemysł ma. I to jest bardzo ważne, żeby dla tego przemysłu uruchomić także wsparcie badań i rozwoju, innowacyjności, szkolnictwa akademickiego, a także zapewnić stabilne warunki rozwoju, w tym finansowania inwestycji i rozwoju, i zapewnić, co jest szczególnym obowiązkiem państwa, energię elektryczną po bardzo przyjaznej dla konkurencyjności cenie. Dzięki wielkie. A może jeszcze można jeszcze jedno pytanie? Można. Ty czy ja? Jesteśmy w zakładzie, który produkuje między innymi dla górnictwa. Tak. Kopalnia Brzeszy jest niedaleko. Chciałem zapytać dokładnie o przyszłość kopalni Brzeszy, bo na pewno pan zna propozycję Taurona, symboliczne złotówki. Jak tutaj, jak pan to odbiera? Ze względu na to, że jest tu szansa, szczególnie po odblokowaniu pewnego pokładu, z którym były, jak państwo wiecie, w przeszłości kłopoty, jest szansa na to, że to połączenie z energetyką w przypadku kopalni Brzeszcze przyniesie dobry efekt, bo jest to nie tylko jedyna kopalnia węgla kamiennego w Małopolsce, ale w ramach bezpieczeństwa i stabilności i potrzeb węglowych polskiej energetyki bardzo potrzebne. Dzięki wielkie.